To zdecydowanie jedna z największych tajemnic tej kampanii wyborczej. Mowa o programie Rafała Trzaskowskiego, który wciąż nie został nigdzie opublikowany. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o program, mówiliśmy o tym od samego początku. Chcemy, żeby ten program był pokazywany w częściach właśnie po to, żeby zwrócić się do odpowiednich grup społecznych, a nie po to, żeby w jednym momencie pokazać całość. Ale tak jak powiedział prezydent Rafał Trzaskowski, do końca tygodnia zaprezentujemy pełen program. On jest oczywiście gotowy, jest gotowy od samego początku kampanii. O program Rafała Trzaskowskiego pytają nie tylko dziennikarze, ale też jego rywale w wyścigu o fotel prezydencki. Wiecie, że inni kandydaci do dzisiaj nie mają programu? Czy jak można, nie jestem w stanie zrozumieć, jak można mieć tyle ślepej odwagi, bo to jest ślepa, taka szaleńcza odwaga, można powiedzieć, która powoduje, że się na oślep pędzi bez programu, bo nie wie się, jak, do jakiej Polski się zaprowadzi. Wszedłem dzisiaj rano na stronę Rafała Trzaskowskiego, bo chciałem porozmawiać o jego programie. Znalazłem tam spot, w którym Rafał Trzaskowski pokazuje papugę, pokazuje psa, ale ani słowa nie mówi o programie. Jak na brak programu wyborczego reagują sympatycy Rafała Trzaskowskiego? Gdy pytamy ich o powody do głosowania na kandydata Koalicji Obywatelskiej, to słyszymy najczęściej o jego osobistych cechach charakteru czy o doświadczeniu na salonach europejskich. Proszę pana, wiedza i doświadczenie. I obycie w świecie zachodnim, co jest bardzo ważne. Pan prezydent Trzaskowski przekonuje mnie wszystkim. Tym, że jest przystojny, jestem kobietą oczywiście. Jest prawdziwym demokratą, jest świetnym samorządowcem. Pytanie więc, czy publikowanie programu wyborczego jest w dzisiejszych czasach komukolwiek potrzebne? Może wystarczy postawić na ostry antypisowski język i pokazać w spocie śmieszną papugę? Konstytucja! A to nasza papuga. Dla wpolsce.pl Maciej Zemła.